W dzisiejszym odcinku odżywienie dwóch najważniejszych liści zboża chozimych. Oczywiście, jeżeli mówimy o odżywieniu dwóch najważniejszych liści, to nikt inny jak Mariusz Seweryn. Witam Cię serdecznie. Cześć. Chcielibyśmy, żebyś powiedział nam, jak odpowiednio odżywić liść flagowy, podflagowy. Wiemy, że to są najważniejsze liście. Wiemy, że przenoszą te asymilaty, są magazynem, budują nam plon, budują nam jakość. Sezon jest dość ciekawy i zapewne Ty masz ciekawe rozwiązania. Słuchajcie, przede wszystkim zdrowotność, tak? Liść flagowy, podflagowy musi być zdrowy. O tym Krzysztof pewnie niejednokrotnie nam opowiadał. Natomiast przejdźmy do odżywiania. Już tego zdrowego liścia. Pamiętajcie, że bardzo często profilaktyka to podstawa, aniżeli zapobieganie. Pierwszym produktem, który sprawdził się, naprawdę się sprawdził kapitalnie, ten pierwszy sezon zeszłoroczny, gdzie na szerszą skalę proponowaliśmy MicroSpeed Energy, po kilku latach testów wychodzi nam jednoznacznie. Podawanie MicroSpeed Energy na liść flagowy, podflagowy daje nam około 30 dni profilaktyki, zabezpieczenia chlorofilu zawartego w liściu, czyli zielonego barwnika, żeby roślina asymilowała lepiej składniki pokarmowe. Słuchaj Mariusz, bo teraz jeszcze takie jedno pytanie mam do Ciebie, bo mówimy w zabiegu T2 o zwalczaniu, stosujemy produkt zabezpieczający m.in. Elatus plus zboża, to jest ta rekomendacja, którą ja rekomenduję, tam w poprzednim odcinku była o tym bardzo szeroko mowa. Powiedz mi, bo my mówimy, że ten Elatus też trochę daje nam zieloności, ale bardzo istotne jest, żeby jeszcze bardziej to podkręcić, żeby ta roślina była bardziej jeszcze odporna na te warunki stresowe, to jak najbardziej tutaj możemy do Elatusa plus Sakura, do tego pakietu, dodawać MicroSpeed Energy. Dokładnie, jeśli mamy pytanie konkretne, mieszać czy nie mieszać, odpowiadamy, że tak. Właśnie o to mi chodziło. To też sprawdziliśmy, to też już mamy sprawdzone, przetestowane Elatus plus zboża, do tego właśnie jak najbardziej MicroSpeed Energy w dawce 0,25 litra na hektar. I teraz tak, inhibitor rozpadu chlorofilu. Cały czas mówimy o tej profilaktyce, tak? Stres, susza, wysokie temperatury właśnie powodują nam utratę chlorofilu w roślinie. My, stosując ten produkt, zapobiegamy temu procesowi właśnie jeśli przyjdą skutki chociażby wysokich temperatur czy niedoboru wody, bo może się to odmienić, ja to cały czas powtarzam, tak? Okej, okay, teraz mamy tak, czyli mamy inhibitor rozkładu chlorofilu w tym preparacie MicroSpeed Energy, ale mamy jeszcze kwas pidolowy. Tak. Jeszcze jakbyś powiedział o roli tego kwasu pidolowego w roślinie i zarówno dlaczego on jest w tym preparacie. Kwas pidolowy jest to substancja troszkę dłużej znana niżeli IRC, czyli inhibitor rozpadu chlorofilu, i przede wszystkim jego główną funkcją jest transport składników, a przede wszystkim lepsze wykorzystanie azotu przez roślinę. Czyli idealnie to, co chcemy uzyskać, czyli mamy sobie roślinkę, mamy zasymilowane, wbudowane składniki pokarmowe, chcemy wspomóc, żeby to dostarczyło się do tego, co daje nam plon, czyli dokładnie do kłosa. Do kłosa. Magazyn. Okay, czyli z magazynu do kłosa, a później z kłosa do magazynu. Tak mówiąc jest prosto i miło. Kolejna kwestia. Elatus plus MicroSpeed Energy, te 0,25 litra na hektar. Tak. A teraz kolejne pytanie. Czy coś jeszcze, z czymś jeszcze możemy to wystymulować i wykorzystać lepiej to, co daliśmy do gleby? Nasz produkt Agravita Galaxy jest oparty o tiosiaczan potasu, czyli źródło siarki potasu. Z jednej strony my zapobiegamy przed utratą wody, gospodarkę, poprawiamy wodną rośliny właśnie dzięki zawartości potasu. Potasu. Tak. Z drugiej strony siarka, która znowu jest czymś, co
robi nam przemianę tego azotu, tak? Tego, czyli... którego dostarczyliśmy już typowo do gleby. Tak, czyli lepsze znowu wykorzystanie azotu. Więc z jednej strony mamy kwas pidolowy, który na to wpływa, z drugiej strony siarka, właśnie z tiosiarczanu, czyli Agravita Galaxy. Tutaj możemy spokojnie 2 do 3 litrów na hektar zastosować do tej mieszaniny, którą wcześniej nam tutaj ułożyłeś, Krzysztof. Czyli ogólnie tak, podsumowując ten temat, tą twoją wypowiedź, mamy tak naprawdę te dwa preparaty, które będą po pierwsze zapobiegać nam przed suszą, znaczy wspomagać roślinę. Może nie mówmy o zapobiegać, bo zapobiegać to niewłaściwe słowo. Wspomagać roślinę w suszy, czyli w Microspeed Energy za to odpowiada IRC, czyli inhibitor rozkładu chlorofilu. Kwas pidolowy i Galaxy, czyli siarka z potasem. Dokładnie. Będzie nam przemieszczała te składniki, które daliśmy, zainwestowaliśmy. Jeżeli zainwestowaliśmy, chcemy mieć z tego odpowiedni zysk, czyli przeniesienie tego do kłosa. Jesteśmy, słuchajcie, też, to warto też podkreślić, w tym momencie w okolicach Dolnego Śląska, okolice Głogowa. I tutaj mam nadzieję, że pokażemy takie przebitki ze zdjęć z naszych lustracji dzisiejszych, gdzie stosowaliśmy już tak, bo oczywiście nasze energii. Na demo farmie, więc testujemy. Tak. To, co rekomendujemy, to już wytestowaliśmy, a teraz jeszcze sprawdzamy, kiedy w innych fazach możemy to dokładnie zastosować. Dokładnie. Tak jak podkreślił Krzysztof, najlepszą fazą jest T2, czyli łącznie z ochroną liścia flagowego, podflagowego. BBCH 37, 39, ochrona, stymulacja, podkręcanie plonu. Dzięki, Mariuszu. Dziękuję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.